ostatnie 5 lat to już pojechałem z dziadkiem na ogródki działkowe na Chorodelsku na Brudno. I tak już zostało. To opowiadaj, z jakiej okazji się tak ładnie dzisiaj ubrałeś i gdzie ta wycieczka zmierza? Wiesz, z jakiej okazji się ubrałem? No, dla miasta się ubrałem i dla naszych mieszkańców tutaj, tegoż miasta. Ubrałem się specjalnie, gdyż dzisiaj realizujemy prolog Tour de Varsovie. Ma to być taka namiastka pewnych przygód rowerowych, śladami pewnych dialogów, które uprawiają graficiarze, no i trabanciarze we Warszawie. Właśnie jakoś tam... Jest super. A tu się tak będziecie. Jaramy się tym, że po prostu nie wszystko, co odbywa się w, powiedzmy, przestrzeni miejskiej, musi wychodzić bezpośrednio z, na przykład, działań urzędników, czy po prostu jakiejś tam organizacji. Może wychodzić gdzieś od dołu, między chodnikami, na przykład jak te roślinki tutaj, które tak się przebijają. Co, nie daj się, nie daj się, ogubić się, daj się, nie daj się. Nie daj się, nie daj się, ogubić się. Stoimy właśnie tutaj przed muralem autorstwa Mikołaja Długosza i Jerzego Andrzejewskiego. Jest to mural, który powstał na okoliczność Chorzartów w 2009 roku. Ja w pewnym okresie miałam galerię na Chorze, Galeria Chorza się nazywała, taka eksperymentalna galeria w mieszkaniu. I no, patrząc na topografię miasta, zobaczyłam, że tutaj na tej ulicy się znajdują inne ważne miejsca kulturalne w Warszawie, inne galerie. No i wymyśliłam, że fajnie byłoby zrobić taki szlak, że w danym dniu, co, powiedzmy, co godzinę, czy co pół godziny, czy co dwie godziny jest wernisaż w każdej z tych placówek, żeby ktoś, no przed najlepszym wernisaż, ale mógł się przemieszczać. W tym roku właśnie gościliśmy z Danii sound system Karma Kanonen, który jest takim ekologicznym sound systemem, i będziemy też pracowali tutaj z ekipą z WCR nad tym, żeby zbudować taki sound system dla Warszawy. Jeździli tutaj po, jakby po ulicy, grali, to jest w ogóle świetnie, jeżeli chodzi o to nagłośnienie, no to jest w ogóle niewiarygodna jakość. Też dlatego, że jakby zajmują się tym profesjonaliści, że to są i designerzy, i architekci, ale też inżynierowie od dźwięku, którzy jakby wiedzą dokładnie, jak te składniki dobrać, żeby to nie był tylko fajny rower, który gra, tylko po prostu świetne narzędzie do nagłośniania i do takiej animacji społecznej. Ten jeden chce się sprzedać, a ten drugi chce się kupić, a ten jeden. My na Mokotowskiej z uporem maniaka wypróbujemy możliwości tego tutaj bardzo małego pomieszczenia, w którym w tym roku również zaplanowaliśmy całe mnóstwo zdarzeń. O, tutaj jest niewygodne życie, jak żyć niewygodnie. Tak naprawdę to trzeba mieć, wiesz, bardzo dużo energii, siły, wielu ludzi do tego, żeby ogarniać duże przestrzenie. My jednak woleliśmy zostawić sobie tę naszą mobilność na działania poza naszą siedzibą. Rzeczywistość jest dokładnie taka. Nie żyjemy w wyizolowanej przestrzeni, w której możemy sobie wybierać konteksty, w których się znajdujemy, tylko różne rzeczy nam się przydarzają. I w tym Benzu nam się różne rzeczy przydarzają. Przydarzają nam się książki, przydarzają nam się aparaty analogowe, fotograficzne, które są bardzo lubiane przez młodych ludzi. I przydarzają nam się tutaj świetne wystawy i współpraca ze znakomitymi artystami, i architektami, designerami, których to pomieszczenie intryguje, denerwuje, często ich bardzo właśnie irytuje tą swoją funkcją dodatkową, którą ma, że to nie jest tylko i wyłącznie to miejsce, gdzie się pokazuje sztukę, ale także dzieje się tu życie. Nie da się, nie da się. Wiesz, to jest duże miasto jednak, ta Warszawa, pomimo że wszyscy się znają. Bo to nie chodzi o miasto, chodzi o nas w tym mieście. Że ludzie widzą siebie w tym mieście i pod z tą myślą o swojej jakości życia w mieście zaczynają o tym mieście rozmawiać. Na przykład pojawienie się tutaj niedaleko na Mokotowskiej 5015 też uważam za w jakiś sposób poszerzenie naszej przestrzeni. Dlatego, że jest to znakomita inicjatywa, bardzo interesująca, a bardzo też w naszym duchu. Bardzo im kibicujemy i my już nie potrzebujemy podwórka z piaskiem i z leżakami. Jest po sąsiedzku. Chcecie sprzedać, a ten drugi, drugi. Chcecie kupić, a ten jeden, jeden. Chcecie sprzedać, ten drugi. Zajmujemy się szeroko pojętą sztuką w przestrzeni publicznej. Znudziło nam się strasznie pojęcie street art, bo już jest takie oklepane, i street art to teraz robią kolesi, którzy malują po butach, tylko takich z taką, to.
I takie rzeczy bardzo komercyjne i właściwie takiego prawdziwego street artu takiego jeszcze kiedyś to nie ma, więc my się zajmujemy przestrzenią publiczną, ingerowaniem w nią za pomocą artystów, których lubimy, cenimy i którzy mają coś do powiedzenia tak naprawdę, a nie robią tylko dekoratywne elementy, bo robimy warsztaty, teraz byliśmy zaangażowani w warsztaty na Brzeskiej z dosyć trudną młodzieżą, 12-letnią i młodszą, która nawet przechodziła pijana na zajęcia, więc po prostu tam był hardcore. Mamy plan, żeby z takim kontenerem warsztatowym pojeździć po Warszawie, po takich najgorszych ulicach powiedzmy. Tylko próbujemy na to zdobyć forsę. Z wielu osób, które zajmowały się kiedyś graffiti, czyli wandalizmem po prostu, zaczęli powstawać prawdziwi artyści, którzy mają coś do powiedzenia za pomocą różnych środków, nie tylko właśnie spraya i tak dalej. Chcemy z nimi podtrzymywać ciągły dialog. Również o mieście, bo dużo wiedzą o mieście, bo je czują trochę inaczej niż ludzie, którzy chodzą tylko nogami albo kołami. Dwoma albo czterema. Nie daj się, nie daj się ogubić, nie daj się, nie daj się. Ja znalazłem to miejsce przejeżdżając tędy po prostu wiele razy, a szukałem jakiegoś miejsca na tego typu lokal i stwierdziłem, że to jest właśnie to wyważone miejsce. I dowiedziałem się, czyje to jest, okazało się, że PKP. Złożyłem wszystkie dokumenty do przetargu i wygrałem przetarg. I zaprosiłem do współpracy Bartka, z którego znałem już dużo wcześniej. A ja nie mogłem odmówić, bo to było takie miejsce, które wszyscy kojarzyli, warszawiacy, ale w zasadzie nikt go nie pamiętał, bo nic się tu nie działo. Było takim trupem żywym. Co tutaj wcześniej było? Po kasach był, co to było, szklarz? Szklarz, bo sklep z jakiś ląpek był i chyba tyle. Kiosk jeszcze funkcjonował. No, no i już. Potem przez wiele lat było zupełnie puste i nieużywane. Tutaj mniej więcej w tym miejscu była dziura w oknach, więc wlazłem do środka, znalazłem jeszcze jakąś starą tablicę, stary nagrobek w środku. Z tyłu było lokum bezdomnego. Stwierdziłem, że tak naprawdę to miejsce zaraz się rozpadnie, jak się nic z tym nie zrobi, więc postanowiłem coś zrobić. Otwieraliśmy trzy razy. Więc pierwszy raz 26 czerwca, a potem, nie wiem, potem była plaża, nie, potem były wybory kilka imprez i potem w październiku ruszyliśmy na dobre. Wydarzy się jeszcze wszystko. A co najlepiej wspominam? Nie wiem, co najlepiej wspominasz? Co najlepiej wspominam? Nie, najlepiej chyba wspominam te projekty jeszcze niezrealizowane, jak na przykład wodospad z dachu. To chce się zrobić? To będzie trudne. Jeszcze chwila. Takim pierwszym impulsem była niewidzialność mniejszości wietnamskiej w Warszawie. Tak się składa, że mieszkam na Mirowie, na terenach dawnego getta i tam też mieszka bardzo wielu Wietnamczyków i zastanowiło mnie to, że owszem, jakby widzę ich na klatce schodowej czy na ulicy, ale w skali Warszawy jest to mniejszość zupełnie niewidzialna, więc trochę ta mniejszość wietnamska zastępowała mniejszość żydowską, czy społeczność żydowską. I zastanowienie nad tym poprowadziło mnie na stadion. Od właściwie jesieni 2007 już zaczęto mówić o Euro 2012 i o tym, że trzeba zbudować ten nowy stadion. I projekty, które tutaj robiłam, poruszały wszystkie te wątki, które nie były poruszane w pewnym sensie w debacie publicznej. Były trochę taką odpowiedzią, nie wiem, na różnorodność, na samoorganizację architektoniczną tego miejsca, na walory botaniczne, bo tutaj botanicy przecież postrzegali to miejsce jako taki dziki ogród. Wydaje się, że to jest taka niewinna budowa Stadionu Narodowego, ale tak naprawdę ten stadion, jak widzimy, stoi na kopcu. Ten kopiec to jest kamień węgielny nowego stadionu, jest to stadion dziesięciolecia, którego właściwie nie wywieziono stąd. I więc pod tym Stadionem Narodowym, prędzej czy później, odezwą się te wszystkie duchy i te wszystkie sprawy, które pod nim drzemią, czyli przede wszystkim stadion dziesięciolecia, ruiny i części Warszawy, z których został on usypany po wojnie. No i oczywiście też, wydaje mi się, głosy i historie wszystkich osób, które były związane z takim pierwszym heterogenicznym, wielonarodowym miejscem w Warszawie, czyli wszystkich kupców, emigrantów, którzy musieli się stąd usunąć, dlatego że oto wylądował tutaj przepiękny, biało-czerwony, narodowy obiekt sportowy.